Kiedy robi się cieplej i wszystko wokół zaczyna zakwitać, to znak, że do życia budzi się i swój sezon godowy rozpoczyna królowa polskich łąk i lasów, przed którą niemal wszystkie zwierzęta, w tym człowiek, czują respekt. Jej wysokość żmija zgzakowata. Jest to jedyny jadowity wąż w Polsce, zupełnie niepotrzebnie demonizowany, aż 50% ukąszeń żmi jest bez jadu, a jad żmi dla znacznej większości ludzi jest całkowicie niegroźny. Oczywiście po ukąszeniu należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, by ten ocenił sytuację, czy trzeba podać surowice, czy wystarczy zwykła obserwacja, no idź pan do domu, w górach wiadomo, topr gopr. To, czego nie należy robić, to panikować. No, Media bardzo chętnie, w głośny sposób opisują różnego rodzaju spotkania ludzi ze żmijami, które dla ludzi zakończyły się zaśnięciem snem wiecznym. Jednakże trzeba pamiętać, że prawie każdy z tych przykładów to zawał serca i tym podobne. Ludzie są tak przerażeni tą informacją, że właśnie ukończył mnie wąż, że po prostu padają na zawał serca. W Polsce znany jest tylko jeden przypadek, gdzie faktycznie to, jak żmij, sprawił, że człowiek strzedł z tego świata. Był to. Już trochę starszy pan, bardzo pijany, z potężnym stężeniem ilości alkoholu we krwi, no i w połączeniu z jedną faktycznie. Ten pan odszedł z tego świata. Żmija nie atakuje człowieka. Jeżeli robi to, to jest to obrona konieczna, dlatego nie bawimy się w rzepiary, które nie mogą mieć zdjęcia przed rzepami, tylko muszą w nie wleść, często niszcząc uprawy, no i mogą tam spotkać Żmije. Oczywiście nie boimy się chodzić łąkami, lasami, górami, ale idziemy wytyczonymi ścieżkami, tak? Bo. Jeżeli wejdziemy w wysokie trawy, to możemy omyłkowo nadepnąć na żmiję, która wtedy będzie się po prostu broniła. Dodatkowo, jeśli ją spotkamy, to się po prostu spokojnie odsuwamy, ona nie będzie za nami biegła. A jeśli ta żmija jest już blisko nas, podniesie głowę i zacznie syczeć, to nie jest to atak, tylko jest to ostrzeżenie: natychmiast się ode mnie odsuń, bo inaczej będę się broniła. Niestety, żmij zygzakowatych jest w Polsce coraz mniej, za zabicie żmij grozi do dwóch lat pozbawienia wolności, są niezwykle pożyteczne, pomagają chronić na przykład ludzkie uprawy, Zabijają różne szkodliwe gryzonie. Dodatkowo, no, dla niektórych zwierząt są przysmakiem. Co ciekawe, żmije występują na terenie niemal całej Europy. Zdarza się, że może być taka czarna żmija, ale to ultra rzadko. Dodatkowo to są straszne śpiochy. W ciągu dnia to najchętniej by się tylko wylegiwały na słońcu. W nocy śpią, no i zapadają na sen zimowy. Od października do marca. Tego im zazdroszczę. No ale skoro te żmije są takie pożyteczne, takie fajne, to dlaczego o kimś fałszywym mówimy, że jest żmiją? No bo żmije, kiedy zapadają na sen zimowy, to często w swoich norach, kryjówkach śpią z innego rodzaju gadami, zwierzątkami, które tak naprawdę to są jej pokarmem i tutaj z nimi śpi, a na wiosnę je zjada. Więc na ludzi fałszywych, którzy udają przyjaciół, a naprawdę są wrogami, którzy udają, że chcą pomóc, a tak naprawdę chcą zaszkodzić, jak najbardziej możecie mówić, ty żmijo. A jeżeli w jakimś miejscu jest dużo takich osób, to jak najbardziej to może być żmijowisko. Także i okazujemy należyty szacunek, respekt poprzez niezbliżanie się do niej, niezaczepianie, ale także nie panikujemy, że bliższe spotkanie ze żmiją oznacza, że nasz następny przystanek to cmentarz. No nie.